W przeddzień święta lotnictwa w miejscowości Banica Krzywa spotkali się członkowie rodzin poległych polskich lotników pod pomnikiem upamiętniającym swoich najbliższych członków załogi samolotu Halifax. Dokonano podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego w obecności Karola Tenerowicza, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego, Małgorzaty Małuch, wójta gminy Sękowa, Aleksandra Gucwy, przewodniczącego budowy pomnika lotników. Każda z rodzin zapaliła znicz. Uroczystości odsłonięcia pomnika poprzedziła msza ekumeniczna w kościółku pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w Krzywej. Koncelebrze przewodził ksiądz Paweł Romanowski z parafii rzymskokatolickiej w Gładyszowie. Homilię wygłosił ksiądz Kacper, członek jednej z rodzin poległych lotników. W 65. rocznicę tego tragicznego wydarzenia przywołujemy pamięć poległych 7 polskich lotników, odsłaniając pomnik i tablicę pamiątkową załogi bombowca Halifax z 1586 eskadry do zadań specjalnych. Te słowa zawarte były w wystąpieniach Małgorzaty Małuch i Aleksandra Gucwy. Uroczystego odsłonięcia pomnika poległych lotników i tablicy pamiątkowej dokonali w imieniu członków rodzin poległych lotników profesor Jan Widacki, poseł na Sejm RP, wójt gminy Sękowa Małgorzata Małuch oraz Aleksander Gucwa, przewodniczący budowy pomnika. Projektantem pomnika i tablicy pamiątkowej był gorlicki artysta-rzeźbiarz Zdzisław Tol. Modlitwę ekumeniczną poprowadzili księża. Ksiądz Paweł Romanowski, proboszcz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Gładyszowie, ksiądz pułkownik Bazylii Gałczyk, dziekan prawosławny wojsk specjalnych w Krakowie, ksiądz Grzegorz Nazar, proboszcz parafii grecko-katolickiej w Gorlicach oraz dokonali poświęcenia pomnika poległych. Oprawę wojskową uroczystości zabezpieczyli żołnierze Sił Powietrznych z 32. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Krakowie, wystawiając posterunek honorowy przy pomniku i asystę wojskową do wieńcy. Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej imieniem 1. Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu wystawili kompanię honorową i oficera do przeprowadzenia apelu poległych, który zakończyła salwa honorowa oraz orkiestrę reprezentacyjną Straży Granicznej w Nowym Sączu. Wieńce w miejscu pamięci narodowej złożyli członkowie rodzin lotników poległych z kraju i zagranicy, parlamentarzyści, przedstawiciele ministra obrony narodowej i Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, wojewoda małopolski, władze samorządowe gminy i powiatu, kombatanci oraz wieniec od 2 ostatnich żyjących lotników, którzy nieśli pomoc dla walczącej Warszawy, pułkowników Włodzimierza Berharda i Antoniego Tomiczka, wieniec złożył Kazimierz Sacha. Dla uczczenia święta lotnictwa, oddając hołd bohaterskim lotnikom, piloci Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej zrzucili wiązankę kwiatów dokładnie w miejsce tragedii sprzed 65 lat. Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa nadała Aleksandrowi Gucwie złoty medal opiekuna miejsc pamięci narodowej, który w imieniu Rady wręczył Roman Wojno. Bardzo się cieszę z tego znaczenia, jest to moje pierwsze takie odznaczenie. Myślę, że będzie mobilizowało i motywowało mnie do dalszej działalności. Jest to pierwsza część tej działalności tu w Banicy. Druga część to sprawa ekshumacji tych poległych lotników w Krzywej. Mistrzem ceremonii był Andrzej Orchel. Po zakończeniu uroczystości rozmawialiśmy z rodzinami poległych lotników. Uroczystość 65. rocznicy upadku samolotu Halifax MK2-275 JP, wspaniała, zorganizowana dzięki tutejszej ludności panu Aleksandrowi Gucwie i pani wójt Sękowej, pani Małgorzacie Maluch, przepięknym pomnikiem. Chciałem jako refleksję przekazać. Znaleziono zdjęcie 65 lat temu przy upadku samolotu, który tutaj właśnie niedaleko został zestrzelony przez niemieckiego JGU, myśliwca nocnego Didinga, Rudiego Didinga. I znaleziono to zdjęcie, które jest historycznym dokumentem. Jestem w posiadaniu tego zdjęcia, jak i również siostra moja, z mamą w pośrodku. Z lewej strony ja miałem wtedy 1,5 roku, siostra miała 0,5 roku. To powiększenie tego zdjęcia i
drogą bardzo dziwną otrzymał ojciec, bo już wtedy był po aresztowaniu przez NKWD w październiku 1939 roku. Potem przebywał w więzieniach na terenie Rosji, na terenach okupowanych dawnych polskich, a potem w obozie na Syberii w Rosji. A jednak otrzymał to zdjęcie, co było trudno uwierzyć nawet w Radzie Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. A jesteśmy pewni, że to jest właśnie to zdjęcie, ponieważ na podstawie listów mojej korespondencji, mojej mamy z 40 roku z siostrą ojca w Stanisławowie, właśnie tam są komunikaty, że zostało zdjęcie przesłane do Stanisławowa, ale czy ojciec w tym czasie przebywał w więzieniu w Stanisławowie. I jeszcze dopiero jeszcze wówczas dziadkowie i siostra ojca nie wiedziała, co się dzieje z moją mamą, co z nami się dzieje. Kim dla pana był podporucznik, pilot Kazimierz Widacki? No, był moim wujem, był kuzynem mojego ojca. On miał jeszcze brata, który przeżył wojnę i który zmarł po wojnie w Krakowie. Brat mojego ojca, mój ojciec był Tadeusz, najstarszy w rodzinie, ich było pięcioro, to był najmłodszy brat. Był wywieziony razem z nami do Kazachstanu na Sybir i stamtąd z armią Andersa poszedł przez Anglię, w Anglii pokończył kursy i we Włoszech był pilotem. Myśmy mieli, pierwszą babcia dostała informację, zaraz po wojnie, to był 47 czy 6 rok, że jej syna, mój wujek, zginął na locie na zrzutem na Warszawę, że zginął gdzieś nad Adriatykiem. I od tej pory nie mieliśmy żadnej innej informacji o tym. Dopiero teraz pan Gucwa odnalazł naszą rodzinę. Myśmy się dowiedzieli o tym wszystkim dopiero na początku lipca tego roku. Uroczystości patriotyczno-religijne zakończyła konferencja naukowa, która odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowie. Moderatorami konferencji byli profesor Krzysztof Wielgus z tematem archeologia lotnicza, profesor Andrzej Olejko mówił na temat historii załogi Halifaxa. Prezentację multimedialną dotyczącą tematyki związanej z Halifaxem przedstawił Tomasz Jastrzębski. Podczas trwania konferencji można było zwiedzać ekspozycję dotyczącą Halifaxa i jego załogi. Konferencję uświetnił montaż słowno-muzyczny nawiązujący do powstania warszawskiego i bohaterskiej załogi poległej śmiercią lotnika.